Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na części pierwsze rozkładamy setkę. Pokażę Wam, jak zrobić dobrze ten czołg, czyli jakie ulepszenia, jakie moduły, jaka załoga. Dodatkowo pokażę Wam w teorii i w praktyce, jak poprawnie kątować kadłub, a jak poprawnie kątować wieżę na tym czołgu. Smaczkiem będą dwie niesamowite bitwy. Pierwsza, mamy taką misję na 260, zadaj, otrzymaj, zablokuj 14 tysięcy. Ja Wam pokażę, jak zrobić dwukrotność tego wyniku. Na samej esece, jak odbić ponad 20 tysięcy damage'u, jak poprawnie się skontować wieżę, że można było tyle odbyć. No i druga bitewka, typowy wyciąg, sama esetka na 5 maszyn, ponad 10 tysięcy damage'u. Też jak zrobić tę misję, tylko poprzez damage. Zapraszam. Shall we begin? Standardowo zaczniemy sobie od statystyk. Niestety esetka nie wygląda za dobrze. Jest to jeden z najgorszych czołgów ciężkich. Z tego powodu, że jest często polecana jako najlepszy czołg dla nowego gracza, najlepsza linia dla nowego gracza, ale niestety prawda jest taka, że żeby poprawnie grać esetką, trzeba opanować do perfekcji sidescrapa. Trzeba wiedzieć, kiedy wyprostować wieżę, w co przymierzyć. I musimy znać weak spoty, musimy znać czasy przeładunków czołgów przeciwnika. No i czwarty największy ból na tym czołgu, czyli prędkość. Jeżeli mamy mapę zamkniętą, jest ok. Jeżeli mamy mapę otwartą, zaczyna robić się problem z tego względu, że często wybierane jest gorsze działo. Więc dzisiaj Wam pokażę, jak poprawnie grać tym czołgiem, jak ukryć jego wady i wyciągnąć maksymalnie z tego czołgu, ile się da. Zaczniemy sobie od omówienia działa. Najpierw to działo, nazwijmy je stokowe, które uważam, że jest dużo lepsze ze względu na rodzaj pocisków i prędkość pocisków. Sam DPM 3200, przy tych ulepszeniach i modułach, które mam tutaj, ale o tym zaraz sobie omówimy, 3200 DPM. I teraz tak, pepeki, prędkość 920, nie jest źle, koszt 1130, damage 530 na strzał, fajny DPM wychodzi. Rozrzut, czas celowania niestety taki sobie, ale mamy tutaj APCR-ki na golcie. Co prawda penetracja troszeczkę jest mała, bo mamy tutaj tylko 311, więc nie jest za dużo, ale to są APCR-ki. One nie boją się pancerza warstwowego, one nie boją się gąsienic, tak jak w przypadku pocisków na drugim dziale, gdzie to są hity, ale jaki jest plus tych pocisków? Są szybkie. 1150. Teraz zobaczcie, jeżeli weźmiemy sobie drugie działo, DPM nam spada już do 2700. Co prawda działo ma więcej uszkodzeń na strzał, 750, ale już ze znacznie zmniejszonym DPM-em. Dodatkowo pociski goldowe są dwukrotnie wolniejsze jak pociski na tamtym dziale. Wyobraźcie sobie sytuację, jeżeli gracie na krótko jeszcze, na mieście, tak jak trzeba, jest w miarę jeszcze ok. Bliski przeciwnik, pociski trafiam, ale jak już znowu wyjedziemy z tego miasta, jak już przepchamy to miasto i mamy postrzelać na open w jakieś twardsze cele, niestety nie da rady. Te pociski lecą tak, jakbyśmy rzucali kamieniami. Robi się problem. Ja mimo wszystko ze względu na DPM, ze względu na prędkość pocisku i ze względu na jakość pocisku, hity nie lubią pancerza warstwowego, nie lubią gąsienic i dodatkowo są wolne. Więc ja polecam Wam granie na tamtym dziale, ale dzisiaj dwie powtórki pokażę Wam na pierwsze na tym dziale, jak można postrzelać, no i na drugie już typowo wyciąg, jak można postrzelać na tym dziale stokowym. Co jest ważne, czas przeładowania na dziale tym, co bije po 750, jest prawie 17 sekund, natomiast na drugim dziale mamy już przeładunek poniżej 10. Znaczna różnica, naprawdę czuć to, jak się strzela w przeciwnika. Zobaczycie zresztą, jak to wygląda w praktyce. Teraz, co jeszcze można powiedzieć? Jeżeli chodzi o moduły, ja zawsze gram na HP-kach i zawsze gram na dosyłaczu. Standardowe dwa moduły, oczywiście HP zwiększam do 3120, a dłużej żyjemy, więcej zrobimy. Teraz turbo, mapy półotwarte, otwarte, żeby szybciej dojechać na pozycję, żeby szybciej zrotować, choć ten pojazd niestety i tak jest bardzo wolny, więc ta turbinka naprawdę się przydaje. Natomiast jeśli nam rzuci Himmler, Ruinberg, Paryż, zamiast turbo można wziąć albo stabilizację, bo mamy tutaj niestety dosyć mocny rozrzut, albo wentylację, żeby podkręcić wszystkie parametry. Ulepszenia polowe, oczywiście wszystko pod prędkość i pod naprawę gąsienic, żeby nie być, nie stać na permie i żeby zwiększyć maksymalnie naszą prędkość. Jeżeli chodzi o opuszczanie działa 7 stopni, to jak na czoł ciężki, nie ma takiej tragedii, zasięg widzenia trochę słaby. Mamy tutaj 6 załogantów,
Polecam oczywiście braterstwo i naprawka, to jest 100% musi być. Teraz podcelność, czyli gładka jazda i strzał z biodra, podzwiad, zasięg widzenia, czyli zwiad i rozeznanie sytuacji. I teraz, ze względu, że ten pojazd ma silnik z przodu, powinniśmy mieć czystość i porządek, bo lubi się zapalić od frontu esetka, jeżeli strzelamy w dolną płytę, ale dodatkowo, co prawda ja nie gram na intuicji tutaj, bo gram na tym dziale i gram na full goldzie, na full APCR-ach. Nie ma sensu wozić pepeków. Włożę jeszcze tylko trochę hajeków, dla czego, żeby jak spotkamy miękkie cele, że można było trochę więcej zrobić. Więc intuicja niekoniecznie, ja wolę desperata z tego względu, że jeżeli mamy loa, możemy szybciej postrzelać. Więc tak proponowałbym zrobić załogę, tutaj wystarczy czterech załogantów i gra się fajnie. Oczywiście ja tutaj gram na gaszeniu pożaru, bo gram na racjach. A i oczywiście duży zestaw naprawczy, żeby jeszcze dodatkowo zwiększyć o 5% szybkość naprawy gąsienic, bo duży zestaw naprawczy nam daje, natomiast mały nam tego nie daje. Teraz przejdźmy sobie do pancerza. Jeżeli setką gramy przodem do przeciwnika, wystarczy 310 już penetracji, żeby spokojnie przebijać setkę, 320 wieża setki, jeżeli jest nieskontowana i jest dosyć słaba. Co prawda takie czołgi jak IS-7, jak TV-PEK, jak AMX-M454 ze względu na niską penetrację będą miały problem, żeby przebijać tą wieżę. Mamy jeszcze dolną płytę, penetracja też około 280-290 wystarcza, żeby przebić ten czołg w dolną płytę. Musimy pamiętać, że nawet jak mamy mniejszą penetrację, często losowania są różne. Do naszej penetracji dodawane jest bądź odejmowane 25%, więc pomimo, że nie mamy penetracji, czasami może przebić, bo polosuje nam więcej. RNG działa. Teraz, jeżeli chodzi o granie kadłubem, jak skontować kadłub? Tutaj akurat kąty można zrobić dosyć spore. Ze względu na to, że setka ma dosyć mocny pancerz, ten boczny 120 mm, więc to jest dosyć sporo. Można fajnie wyjechać na dosyć mocnym rozjeździe. Natomiast problem robi się z wieżą i wielu graczy popełnia błąd, jak poprawnie skontować wieżę. Jeżeli przeciwnik stoi do nas przodem. Są dwie szkoły. Pierwsza jest taka, żeby działo było skierowane w pierwsze kółko prawe bądź lewe, w zależności z której strony wyjeżdżamy i wtedy, o w ten sposób, wtedy otrzymamy największe kąty, czyli penetracji trzeba około 370, żeby nas przebić w wieżę. Bardzo, bardzo niesamowite wartości, ale musimy pamiętać, że mamy na esetce dwa UX spoty przy kątowaniu wież. Jeden tworzy nam się tutaj ze względu na to, że tak jest zbudowane wieże esetki, że tutaj się można wstrzelić, więc o tym należy pamiętać, że tutaj się tworzy UX spot. No i oczywiście dosyć spora półka na wieży, w którą też się można wbić. Ale pamiętajmy, że setka jest bardzo wysokim czołgiem i niskie maszyny mają problem, żeby się tutaj bić, szczególnie przy sklejce. Trzeba ładować w dolną płytę, bo setka z góry może nas bić po wieży, a my mamy problem z skontowaną setkę, żeby przebić. No i drugi sposób, jak poprawnie skontować wieżę na esetce. Esetka, żeby była maksymalnie miała kąty do przeciwnika, powinna nam przecinać. Powinniśmy się ustawiać pod kątem prostym przy skontowanej wieży do przeciwnika w ten sposób. Czyli jakbyśmy zrobili print screena, przodem wieża powinna stać w ten sposób do przeciwnika. Wtedy uzyskujemy największe wartości. Natomiast jeśli chodzi o samą wieżę esetki, jeszcze jest lepszy sposób na skontowanie wieży setki, czyli najechanie na nasyp. Tak samo jak to pokazywałem w moim filmiku na E3, tak samo esetką przy najechaniu na nasyp powoduje się, że kąty wieży tworzą się takie, jakbyśmy ją skręcili. I można wtedy, nawet nie trzeba skręcać wieży, zakrywamy górną półkę, tą, którą mamy tutaj, która jest naszym weak spotem, podnosimy się na nasypie i musimy pojazd przeciwnika 350, 360, 370 penetracji, czyli tyle, co mają najlepsze te deki w World of Tanks, żeby nas przebić. Górna płyta jest praktycznie nieprzebijalna, żeby nie pokazywać dolnej płyty. Tak musimy po prostu najechać, a tu się nam tworzą kąty. I dzisiaj właśnie w pierwszej bitwie pokażę, jak to można zrobić. Zapraszam. Mapa Karelia, rzut na dziewiątki. Standardowo jedziemy na przepychacz, bo esetką nie można gdzie indziej pojechać na tej mapie. Szczególnie, że nikt nie jedzie na lewą stronę, więc jak najbardziej tutaj. Widać, że nasze medy ładnie próbują zagrać górkę. Mam nadzieję, że uda im się wjechać. Teraz
Powiem wam historię, jak wpadłem pomysł zrobienia tego odcinka. Z tego względu, że mouse E7 IS4, żeby zrobić jeden odcinek o kontowaniu, niestety każdy czołg jest inny, inaczej się kontuje wieże, inaczej się wyjeżdża. Stwierdziłem, że każdy odcinek zrobię osobno. Pokażę wam, jak poprawnie się kontować. Mouse ma oczywiście wieżę półokrągłą, więc trochę inaczej to wygląda. IS4 to jeszcze sidescrap odwrócony, więc troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Ten weekend nie wrzuciłem żadnego filmu. Żona stwierdziła, że przez te 3 miesiące, co nagrywam, cały czas trzeba w końcu pojechać, zrobić tour de familia, czyli objechać rodzinę. Zajechałem do kuzyna, który już ma dzieci, gra od kilku lat w Łociszka, zaraził się ode mnie, ale niestety jest takim niedzielnym graczem, ma tylko kilkanaście tysięcy bitew. Akurat zajechałem, grał na T44. Zrobiłem sobie kawkę, usiadłem, dawaj, ja sobie z chęcią popatrzę, jak ty pykasz. No i mapa prochorówka, ustawił się z tyłu koło lodówki i strzela. Niestety wyszło tak, że zrobił zero, peleton odjechał, on stał do samego końca z tyłu mapy, wygrał bitwę, cieszy się, bitwa zwycięska. Następna bitwa, odwrotna sytuacja, czyli pojechał, stanął z tyłu, peleton niestety, drużyna przeciwna zagrała lepiej, dojechała, zrobił 1200, cieszy się, że zrobił 1200 damage'u. Pytam się, skąd wybór takiego czołgu jak T-44, ruski mecz, z tego względu, że słynny polski youtuber poleca robienie obiekta 140, bo to jest uniwersalna maszynka dla każdego. No ja akurat bym się z tym nie zgodził, żeby gracz, który ma tam kilka tysięcy bitew, akurat próbował grać na tym czołgu, szczególnie, że nie ma pojęcia o mapach. Więc przelogowałem się na jedno z swoich kont, dałem mu E3. Spróbuj teraz. Ta sama zasada. Stanął z tyłu, E3 co prawda jest do pierwszej linii, ale stanął z tyłu, zrobił ponad 2000. Nie było jakiegoś szału, ale już był zadowolony. Czołg podingał, czołg odbił i potrafił. Fajne działo jest na E3. Następne dałem mu strica, rzuciło malinówkę. Powiedziałem, jedź pod młyn, jedź na przepychacz. Spojrzał się na mnie jak na czubka i mówię, no co ty, dawaj, jedź na przepychacz. Mamy w drużynie Chiefy, Ebole, oni mają Misty 7, MXM454. Śmiało możesz tam pojechać i postrzelać. Pojechał, stanął w double bushu i powiem wam, że wygraliśmy młyn, znaczy on wygrał młyn, przepchali, zrobił 5200 na stricie, pobił swój rekord życiowy, który wynosił 3700. No chłopak był niemiłosiernie zadowolony, powiedział, że no niesamowite maszynki, że musi je zrobić. Przelogował się na swoje konto, no i pokazał mi z kolei, na czym zawisł na misjach osobistych, a zawisł na misji zadaj, otrzymaj, zablokuj 8000. Jakie masz czołgi? No to co poleca słynny polski youtuber, zrobiłem linię do E7. No to jaki problem? No E7 też można podbijać, też można zrobić misję. No ale jak ja jadę E7 na przepychacz, to mnie szatkują w tą wieżę, nie mogę jakoś pograć, nie mogę jakoś podbijać. No to dawaj E7, pomogę ci. Nie będę grał, będę ci mówił, co masz robić. No i E7 rzuciło Ruinberga. Naprawdę fajna mapa pod E7. Kazałem mu agresywnie zagrać, przejechać przez środek, pod wał. No i pierwsze, co robił, to strzelał, wyjeżdżał, chował się. I mówię, masz nasyp. Tak jak w moim filmiku przy E3. Podjedź pod nasyp, podnieś kadłub, tak jak tu robi ten gracz. Podjeżdża, podnosi kadłub, robi maksymalne kąty na E7. Fajnie to widać, nie są w stanie go przebić, już ma 12 tysięcy odbite. Tak samo on podjechał, co prawda nie odbił tak dużo, odbił tam 4 tysiące, zadał kilka tysięcy, został na low, wygrał bitwę, zrobił tą misję przy pierwszym podjeździe. Tylko po prostu mówiłem, co ma zrobić. I stąd pomysł na ten poradnik, pokazać, że setką można podejść agresywnie, trzeba zakryć dolną płytę, można troszeczkę postrzelać, co prawda widać, jak te pociski tu wolno lecą. I jak można łatwo zrobić tą misję? Naprawdę, tą misję trzeba tylko dobrze trafić mapę, dobrze dobrać przeciwnika. I widzicie, tutaj nawet na prost stojąc setką do przeciwnika, podjeżdżając pod nasyp, można fajnie poodbijać. W tej chwili mamy już 13 tysięcy. Tutaj co prawda fajnie zagrał 277. Fajną miejscówkę se dobrał. Tam jest naprawdę fajna miejscówka do postrzelania. Widać, jak się dingają przeciwnicy. Podjeżdżając pod górę, zakrywamy tą górną półkę i naprawdę
Ciężko jest nas przebić. Kąty się tworzą. Tutaj mamy ST1, Mausa, oni nie mają penetracji. Co prawda jest tu jak Tiger i on ma dosyć sporo, ale widać, że wszyscy się dingają. To będzie, dojdzie do, aż do takiego momentu, że wszyscy się przełączą już na hajaki, bo będzie to irytujące. Tutaj widać, że penetracja z bliskiej odległości pozwala nam o przebicie Mausa po wieży. Natomiast przeciwnicy mają problem. Mamy tu 7 stopni opuszczania działa. Widać, że ciężko mu się trochę złamać, ale kąty pancerza zrobiły się niesamowite. Można już postrzelać. Weszło 563. Mamy 3000, 14,5 tysiąca odbite. Co prawda bitwa nie wygląda za ciekawie. Przeciwnik nas domyka. Nasze czołgi na środku się ustawiły. Super snajperzy na czołgach ciężkich, na Polaku stanąć i snajpić. No to to naprawdę... Właśnie to jest nieznajomość map, nie wiadomo jak grać czołgami i to widać właśnie było w tej bitwie. My mamy górkę, co prawda czołgi już padają. Na plecach jeszcze fajnie trzyma EMI, żeby nikt na plecy wyjechał, a my dalej sobie odbijamy. Przeciwnicy już zaczynają zakładać haeki, bo nie mogą się w nas bić. Irytują się niesamowicie, bo fajnie, fajnie kontujemy pancerz. 16,5 tysiąca. 3700 damage'u, prawie ponad 20 tysięcy stracone, też już tyli ponad 1000. No i haeczki sobie lecą, a my odbijamy. Naprawdę prosty sposób, żeby zrobić misję. Trzeba mieć tylko takich przeciwników, które nie mają za dużej penetracji. No bo te deki, nie ukrywajmy, jakby stała tu Jadzia albo E3, byłby problem. Oni mogliby w nas tą wieżę nawet przy skontowaniu przebić, ale z tymi maszynami nie ma problemu. Tutaj już widać 277 wyjeżdża, bo ma mało damage'u, bo ładnie zablokowaliśmy tą flankę. Mamy beczkę na plecach, zaraz to się powinno źle skończyć. Beczka przeładuje, czołgi przeciwnika już dojeżdżają. My tu jeszcze ładnie karamy. Mamy 18 tysięcy i 4400 damage'u. Dalej odbijamy. Mamy jeszcze Emilka, który też fajnie grał na wieży. Fajnie ta ST1 się ulewa. My jeszcze dingamy. Ładny jeszcze strzał w Mausa. 19 tysięcy odbite, 1000 po spocie, 5 tysięcy damage'u. No to już beczka, widzę, nas mocno szatkuje. Bicie na nas od boku. Próbujemy coś, próbujemy jeszcze coś zrobić. 3000 straty, 20,5 tysiąca odbite, 5,5 tysiąca damage'u. Teraz już mamy 26 plus 3, 29 tysięcy. Dwukrotność tego, co powinniśmy zrobić. No i niestety Maus trafił w górną półkę i na zewnątrz. 29 tysięcy zadaj, otrzymaj za bloki. Co prawda tutaj byśmy nie zrobili tego z wyróżnieniem, ale byśmy zrobili misję. Teraz przejdźmy do bitwy konkretnej, gdzie można zobaczyć, jak fajnie się gra na z tym mniejszym dziale. Zapraszam. Z kolei mapa Ruinberg. Mamy już tutaj inne działo, proszę zobaczyć, 61 pocisków goldowych. Ja osobiście zamiast tych pepeków założyłbym haeki gdzieś, żeby dobić przeciwnika, co jest na low, ma kilka HP, bądź żeby trafić jakiś miękki cel. Przydają się te haeki naprawdę. Poprawnie skonfigurowany pojazd, dosyłacz, turbo, HP. Turbo ze względu na to, żeby dojechać na pozycję. Widzimy tutaj ostrą grę w środku, stąd dlatego decyzja następuje, żeby podjechać na środek i pomóc naszemu plutonowemu, bo nasz plutonowy wjechał agresywnie do środka, a na środku mocno grają przeciwnicy. Mamy tutaj dosyć mocne maszyny. IS-4, Maus, Dzik, sporo TD-ków. No i na dzień dobry strzał bokiem w, niestety w T95, niestety dla niego, bo on jest taki wolny, że miał problem z dojazdem. Tu niestety była po prostu, nie była skontowana wieża, stąd przyjęliśmy pocisk od focha. No ale foch celuje gdzieś, widać w dół czołgu, my go ładnie w garnek. 570 pok jeszcze ładuje w A-Face One, no. Z tyłu, no i jeszcze mamy z tyłu VZ-kę na wsparcie. TVPK agresywnie podjeżdża, chyba trochę za agresywnie, widać przeciwnicy już zajmują środek. Ten TVPK już tutaj chyba nie ucieknie z tej pozycji. Tak. Za agresywna gra tego gracza. No, ale jakoś przeżył. Dobra, my robimy side scrapa.
Przeciwnicy strzelili, skupili się na innym celu, nie widzą, że my tu stoimy. Ale musimy uważać na focha, który podjeżdża znowu, przeładował. Trzeba uważać na drugą stronę. O, T-55 agra agresywnie, ładnie nas zaskoczył. Maus podjeżdża, strzelamy w Mausa. Nie, 55A, 557. Mogli nas złapać tutaj na permie, mogli nas wydoić dwójkę. T-55A ma bardzo szybki przeładunek. Mogło to się źle zakończyć. My robimy poprawnego teraz side scrapa. Niestety face one'a blokujemy, no ale musimy sami uważać na przeciwnika. Niestety tutaj Maus pokazał dolną płytę. Trochę było błędem strzelanie po wieży, jeżeli można było się wbić w tą dolną płytę. Widać dalej jest, ale T-55 popełnia błąd. Wyjeżdża bokiem. Mógłby użyć Mausa jako zasłony, mógłby za niego strzelać, a proszę zobaczyć, jak wyjeżdża. My jesteśmy na tym dziale, co ładuje 10 sekund i karamy go niemiłosiernie. No już został na ogrysku, już raczej nie wyjedzie. Maus dalej obrywa, wyjeżdża, no w bardzo dziki sposób bym to nazwał. No zrobię materiał na Mausie właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji jak tutaj. Cofnął się, ale pokazuje dolną płytę. My niepotrzebnie mierzymy po wieży, chociaż wchodzi, ale tutaj mamy takiego weak spota, jeżeli chodzi o dolną płytę, że nie trzeba było w ogóle kombinować i to byśmy go przebijali każdym strzałem. A tutaj nam jeden strzał nie wszedł. To, ale Maus już na ogrysku. Niewiele mu zostało. My znowu możemy podziać po środek. Ale musimy pilnować linii EF. Na dziewiątce Progetto wyjeżdża agresywnie. Tutaj Foch. Foch z kolei popełnia błąd. Miał farta, że go nie trafiliśmy, ale wyjeżdża w okno, bo tu będzie nieprzebijalny. Otóż Foch ma taką półkę, że wraca do garażu. Niesamowity błąd tego gracza. Przeciwnik ładnie raszuje zielonym. Progetto wyjechało na środek. Tu mamy bicie, ale niestety się nikt nie chce zaświecić. Ładnie można było wsadzić. WZ do nas podjeżdża. My pokazujemy, że tam jest Progetto i mogłoby nas mocno pokarać. My się świecimy. No i widać, jak Progetto biło VZ, VZ-y nie ma. No i podjechał 283. Strzał w bok z pożarkiem. Mamy już nabite 6200. I plus ten pożar. Bardzo, bardzo ładny będzie teraz wynik. O tym, jak się skończy palić. 7000. Ale nasz team przegrywa już prawie 6000. Tu nasz WTK ładnie wyczekał, przebił. Tu się Haek prosi na tego WTK. Niestety nie mamy tu Haeków. Szkoda, bo by było dużo lepsze losowanie. 3600 odbite, 8200 damage'u. I niestety, ale nasz team się złożył. 1800 do 8600. Trzy maszyny jeszcze w tej chwili na 9 maszyn przeciwnika. No bitwa nie wygląda za różowo. Czekamy, aż jakiś czołg wyjedzie. Pada wutek. Słabe losowanie. IS-4 popełnia błąd. Ale tu jest taka pozycja do IS-4. Ciężko będzie go bardzo wyjąć. Tutaj na wieżę się ustawi. Z drugiej strony mamy też przeciwników. Nie ma gdzie strzelić po dachu, tylko można go przebić. Tutaj jeszcze jest ubot. Kończymy lufę. 8700, 4,5 tysiąca odbite. No i zostaliśmy tylko z plutonowym. Nie ma za bardzo gdzie strzelić w tego ISA-4. Nieciekawa sytuacja. Ale ładnie nam wchodzi naprawdę. To ten strzał był fartowny, że udało nam się skończyć w bardzo dobrej pozycji, był ten IS-4. No i teraz 705 wyjeżdża na T-62 naszego plutonowego. 283 na niego wyjeżdża. Powinni go zaraz skończyć. My przy wyjeździe możemy oberwać z jednej bądź z drugiej strony. Dzik jest na full, wyjeżdża, gąskujemy bardzo ładnie. Mamy bardzo szybko strzelne działo. Kontujemy się, tak żeby schować dolną płytę. Dzik jedzie szerokim łukiem, znowu go łapiemy. Pytanie, w jakim czasie dzik się naprawi. Ale coś... gra na dziku bez naprawy. Naprawdę niesamowity błąd tego gracza. On już z tej gąski nie wstanie.
No, bez naprawy granie na dziku. No jest tam obłysło, widać było na full HP, zdobyliśmy cały co mamy 11 tysięcy damage'u. No Wutek tutaj popełnia błąd, następny kill, mamy 5 killi, byliśmy sami na 6 maszyn, w tej chwili zostały 4, ale dalej sytuacja nie wygląda ciekawie. Tu 705 i piękny znowu strzał z pożarem, zobaczcie, my ładnie skontowani, prawda, wieża nie jest idealnie skontowana, ale starczy, przeciwnicy się odbijają. I 705 i 283 jest na strzał. Mamy 12 200 damage'u. Tutaj Streets agresywnie. No, ulał się niesamowicie. My znowu. Zdążymy 705 kończyć? Nie zdążymy. Nie możemy wyjechać, bo możemy z drugiej strony oberwać. Nie wiadomo, gdzie są przeciwnicy. Sami na 3 maszyny. 12 300 damage'u. 200 do 600 HP. Bitwa do wyciągnięcia pod warunkiem, że wiemy, gdzie są przeciwnicy. No i wyjeżdżamy. Mamy Mausa. Maus? Co on mierzy? Nie wiadomo, w co mierzył. Wrócił do garażu. No i teraz, gdzie jest 705? I teraz, czy zaczekać na 705, czy czekać na 283? Wyjeżdżamy skontowani. 283, nie wiem, co on robił. No w ogóle przeciwnicy pod koniec bitwy tutaj no znowu jakoś jakieś niesamowite rzeczy. Pytanie teraz, gdzie jest 705? To jest naprawdę problematyczny czołg dla setki z tego względu, że jej size grab praktycznie jest dla nas nie do przebicia. Ten gracz niestety wyjeżdża przodem z niewiadomych przyczyn. Tutaj gracz ustawił się bokiem, stwierdził, że bokiem najlepiej odbije. Maus celował nie wiadomo w co. Naprawdę... Tutaj przeciwnicy pozwolili nam na wyciągnięcie tej bitwy. Mamy 12600 i szukamy sobie 705. Nie wiadomo, gdzie gracz pojechał. Ja bym uważał teraz na prawą stronę, bo mógł przejechać, ale nie ma go. Nie ma go też tutaj. I teraz. Esetka jest powolna. Jeśli 705 zrobiłaby gdzieś trapa, ustawiłaby się i czekała na nas wyjazd, nawet w krzaczku, mogłaby nas przebić i skończyć. Mamy tylko 232 HP. Ja osobiście w tym momencie wziąłbym, wjechał na kapa, tam jest taka fajna fontanna i bym wyczekał przeciwnika, albo bym go skusapował, zostało 5 minut, na spotaniówce jeszcze możemy to zrobić, albo bym wyjechał, bo musiałby zdekapować. My szukamy przeciwnika, nie wiadomo gdzie jest. Nie wiadomo, co to 705 robi. Może pewnie się ustawiła gdzieś na zielonym, czeka, aż my wyjedziemy, będziemy jej szukać. Albo gdzieś tu w oknie. Ale przeciwnika nie ma. Zostaje 5 minut do końca bitwy. Trzeba wjechać na kapa. No tu 705 od boku mogłaby nas przebić, jakby gdzieś tu teraz podjechała. 705 nigdzie nie ma. Pojawia się na środku. Niestety tam jest taki wał. Schowała się, zdążyła schować się za wałem. Co ciekawe, my wyświetliliśmy 705, ona nie wyświetliła nas. To świadczy, że załoga na tamtym czołgu jest tragiczna. Widać było w którą stronę 705. Ustawiamy się na jej wyjazd. Jakby 705 podjechała na sidescrapie, tutaj by się wtedy przydały haeki, obstrzelać ją z haeków i można wtedy zdekapować. Tak samo ona mogłaby nas spokojnie zdekapować strzelając haekami. Do przejęcia bazy 2.38, 4 minuty do końca bitwy, mamy 12600 i mamy 8 kili. Szkoda, że tu nie będzie pula już, no ale i tak dosyć sporo wyciągnęliśmy. No i wieża 700 wyjeżdża przodem. Game over. Naprawdę, że ja nie mam takich bitew, że przeciwnicy wyjeżdżają frontem, stoją bokiem, nie wiedzą co strzelać. Naprawdę niesamowite rzeczy. Widać natomiast 13 tysięcy, 5 odbite, 18 tysięcy, ze straconym prawie 3 tysiące mamy ponad 20 tysięcy łączonego, bitwa zrobiona z wyróżnieniem na obiekta 260. Niesamowity wyciąg, oczywiście MK 30 tysięcy WN8. Bardzo chciałem podziękować subskrybentom. Naprawdę dziękuję wam za to, że chcecie mnie oglądać. Jeśli wam się podobał filmik, zostawcie lajka. No i oczywiście
Kilku wspierających niesamowite osoby wam także bardzo chcę podziękować. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakiś dzień otwarty bez robienia materiału i będziemy mogli sobie popytać randomki. Do następnego. See ya!